Joanna Bątkiewicz-Brożek. Witam serdecznie, kłaniam się. Bardzo nam miło, że Państwo poświęcili swój czas. Piękna pogoda, można pójść na spacer, jest wiele różnych okoliczności, a zdecydowaliście się nie dość, że przyjść tutaj, to jeszcze poczekać na Joasię, która się spóźniła przeze mnie. Zamknęli całą Warszawę. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj na spotkaniu z Joasią i mamy przed sobą dwie absolutnie fantastyczne książki. Nie boję się użyć stwierdzenia, górnoletniego bardzo, że one zmieniły i zmieniają moje życie. Nie wiem jak Państwa, czy postać Ojca Dolindo, którą Joasia odkryła dla Polski, jest absolutnie fenomenalna i zaskakuje mnie każdego dnia. Bardzo Pani dziękuję. Dwie butelki. To jest podwójna starość. No i rozproszyła mnie dziewczyna w wejściu. Normalnie zgubiłem myśl. Więc to jest postać, która mnie zainspirowała w ogóle. Zmieniła moje życie dzięki Joasi, dzięki temu, że Joasia odkryła Ojca Dolindo dla Polski. I zmienia cały czas. A że zmienia, to Państwu dzisiaj udowodnimy. Dlatego, że już Joasi to zaproponowałem, teraz zaproponuję to Państwu. To dzisiejsze spotkanie. Wszyscy znamy życiorys Ojca Dolindo, prawda? Doskonale wiecie, ile miał kłód pod nogami, jaka była jego droga w kościele. Nie ma sensu tego na nowo opowiadać. Poza tym, Joasio, no to byłaby nasza już 6. albo 10. rozmowa, gdzie by się referowała życiorys Ojca Dolindo. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zastanowić nad jego myślą, nad jego przesłaniem, nad tym, kim on jest dla nas dzisiaj. I cóż prostszego? Cóż prostszego, jak sięgnąć po dzisiejsze słowo? Nie wiem, czy już Państwo dzisiaj byli na mszy? Pewnie tak. Więc słyszeliście to słowo. I wokół tego słowa chciałem się jakoś tak owinąć z Joasią i z Ojcem Dolindo. Bo ojciec Dolindo był absolutnym znawcą słowa, czyli jego komentarze są prorockie. A Joasia mówi tak, Piotr, to ja proponuję komentarz Ojca Dolindo do dzisiejszego słowa. Mówię, Joasiu, znakomicie. Dzwonię wczoraj o 23 do Joasi, gdzie jest komentarz? Joasiu, bo jutro mamy spotkanie. Skończyłam książkę dopiero, zaraz się za to wezmę. Muszę jeszcze 5 stron przetłumaczyć z języka włoskiego, bo to po włosku te komentarze są. Dzięki Bogu, o 7 rano wysłałaś. Więc miałem jeszcze szansę, żeby się zapoznać z tym komentarzem. Joasiu, mam taką propozycję dla Państwa także, żebyś Ty przeczytała dzisiejszą Ewangelię. Ja wiem, że Państwo znają, pamiętają, ale niech to będzie też taka modlitwa nad tym dzisiejszym spotkaniem. Masz okulary? Bo to jest trzeci objaw starości, ale oczywiście nie w Twoim słoneczne przypadku. Słoneczne. Właśnie. Młode kobiety noszą słoneczne okulary. Panowie blisko 50 noszą już okulary plus. Nie będę mówił ile. Właśnie, muszę wyjąć. Joasiu, tu jest Ewangelia. Proszę. Tak trochę trudno jest, bo jest część tu, a część tu. Gdybyśmy mogli wstać, proszę Państwa, teraz. Wsłuchać się w to w słowo. Ewangelia według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie gnie i ogień nie gaśnie. Oto Słowo Boże. O, Bogu niech będą dzięki.
przemiłe panie z wydawnictwa, które tutaj są, na pewno mają jakieś chusteczki higieniczne. Gdyby były, to... Bo redaktor po tym, jak przebiegł, to teraz się poci. O, dziękuję. Proszę państwa. A jeszcze jak piję, to poci się potrójnie. Wiecie, nadwaga to jest... Ja proponuję, Piotr, żebyś od razu ofiarował ten trud. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak pędząc tutaj, najpierw jadąc przez zamykane ulice, mówię, Jezu, ty się tym zajmij, bo nie wiem, jak to będzie. Dobrze, proszę państwa, proponujemy teraz z Jasią komentarz do tej Ewangelii Ojca Dolindo. Jasia przez całą noc tłumaczyła. Pięknie to po polsku napisała. To jest sztuka, żeby tłumaczyć na polski i potem napisać to tak, żeby dało się przeczytać. To są dwie strony, dużym drukiem, więc wsłuchajmy się, proszę państwa, w te słowa, dlatego że one, to jest komentarz na dzień dzisiejszy po prostu. Apostoł Jan mówi, że uczniowie zabronili innym wyrzucać demony w imię Jezusa. Jezus zaś odpowiada, że źle zrobili, gdyż jeśli wyrzucali demony w Jego imię, nie są przeciwko Niemu, ani przeciw uczniom. Jezus nie chce, by ktokolwiek stawiał tamę gorliwemu apostolatowi, ani też by apostoł głoszący Ewangelię stał się reprezentantem organizacji czy też jakiejś partii. Bać należy się wyłącznie tych, którzy wywołują zgorszenie, rujnują duszę i z niezwykłą precyzją je niszczą. Może być tak, że ręka, noga czy oko będą powodem zgorszenia, kiedy zbyt dużo będą angażować się w działania, zbyt dużo aktywności i hałasu wokół siebie, zbyt wiele będą chciały zobaczyć. Ludzkie działania to jest ta ręka, która gorszy, gdyż stawia tamę działaniom nadprzyrodzonym, jest dla nich przeszkodą, zatrzymuje działanie Boga. Czysto ludzkie zatem inicjatywy należy od razu radykalnie ucinać, gdyż w Kościele stawiają one tamę nadprzyrodzonemu działaniu Boga. O wiele lepiej jest czynić niewiele, iść drobnymi kroczkami, ale ku życiu wiecznemu, aniżeli spalać się, biegać, tarmosić, nie przynosząc przy tym owocu, ani nie dając Bożego światła. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba uważać, podejmując jakiekolwiek inicjatywy dobra, które mogą okazać się zbyt ludzkim i osobistym pomysłem. Istnieją też dusze porwane ogniem Ducha Świętego, zupełnie jak znakomicie i dogłębnie posolone mięso. Są także dusze całkowicie oddane jako ofiary. One z kolei do głębi przeżywają różnego rodzaju męki, ofiary, wynagradzania za innych. To dusze, przeciw którym może wznosić się uprzedzenie lub wrogość nawet tych, którzy sterują Kościołem i otrzymali z urzędu odpowiedzialność. Oczywiście należy być ostrożnym i czujnym, gdyż nawet i sól może smak utracić. Nawet i te uprzywilejowane dusze mogą się zdegenerować. Dlatego trzeba dać się poprowadzić przez sól, czyli przez mądrość Pana. Zachować pokój, unikając wszelakich walk i niepotrzebnych prześladowań. To najbardziej logiczny sens słów Jezusa w tej przypowieści. I z końcówki, już nie będziemy czytać całości. Myślę, że te paragrafy są takie dosyć już mocne. Już jest o czym rozmawiać. Ale jeszcze końcówka tego komentarza. Jezus mówi o cudach, jakich można dokonać w Jego imię. Prawda. Są jednak i inicjatywy ciche i pokorne, które są cudami miłości już przez trudności w rodzeniu się. Żadnym cudem nie jest samo pielęgnowanie wzrostu ziarna, ale zasianie go tam, gdzie jest trudny teren. To jest dopiero wspaniałe. Zatem wiele inicjatyw społecznych w miejscach zdewastowanych przez grzech jest cichymi cudami łaski i nikt nie ma prawa podejrzewać nawet, że mogłyby pochodzić od zła. Jeśli istnieje podejrzenie, że jakieś działanie może być fałszywe, nie należy z automatu go zatrzymywać, ale trzeba modlić się, by to Pan się tym zajął i zostawić odpowiedzialność osobom przełożonym. Absolutnie fenomenalny komentarz. Całość, jakby się tak nad nim zastanowić, słowo po słowie, to jest komentarz na dzisiejszy czas. W całości polecam Państwu w ogóle ten komentarz w całości. My tak fragmentarycznie z braku czasu
podeszliśmy do niego. Ale są tutaj dwie rzeczy, które mnie absolutnie uderzyły. Znaczy takie zdrowe podejście do kościoła ojca Dolindo. Zawsze mnie zachwycało, jak mówiłaś, Joasiu, że ojciec Dolindo kochał kościół, taki kościół, w jakim był, a ten kościół był dla niego straszny. I nigdy nie pozwalał złego słowa na ten kościół powiedzieć, aczkolwiek nie bał się zdrowej krytyki. To w tym komentarzu jest. To tutaj jest. Czyli z jednej strony taka przestroga dla kościoła, z drugiej strony głośne powiedzenie, że to jest nasza tak naprawdę jedyna droga. Tak, rzeczywiście był bardzo ojciec Dolindo zakochany w kościele i jak popatrzeć na całe życie, państwo pewnie już doskonale znają, jak był bardzo poszarpany przez matkę kościół, poszarpany. On został w kościele bardzo mocno skrzywdzony, bardzo. Ale ten kościół kochał i to jest potężne dzisiaj świadectwo, które muszę powiedzieć, że coraz więcej serc dotyka i szczególnie grup kapłanów, księży, którzy mówią, wyszłem, ale wróciłem po 20 latach do zgromadzenia, bo przeczytałem życie księdza Dolindo. Więc to jest potężne świadectwo. I teraz tak, ksiądz Dolindo mówił zawsze, nie krytykuj kościoła, nie wrzucaj w kościół, nie bij w kościół. Ale jeżeli podnosił głos od samego właściwie seminarium w zgromadzeniu, on miał taki charakterek. O wszystko już będzie w drugiej części Jezu, ty się tym zajmij, która niebawem się ukaże, ale... Ta, co wczoraj skończyłam. Ta, którą wczoraj skończyłam w ciężkich bólach rodzenia, ale no tak, to jest. On miał odwagę w 1910 roku wytykać błędy przełożonym. Słuchajcie, w tamtym czasie przełożony to był Bóg, nie? A ksiądz Dolindo młody, nie. Widział, jeżeli widział, że Kościół zdradza Chrystusa, to był nieprzejednany, ale miał taką metodę i to było najważniejsze i to dzisiaj dobrze wybrzmiewa, jeśli zwracał uwagę, to zawsze twarzą w twarz, nigdy nie dotykając żadnych nazwisk, konkretnych osób, mówił ogólnie o zjawiskach, najbardziej go bolała zdrada Chrystusa, nie, że patrzył na to zawsze, że to najbardziej cierpi Chrystusa serce, jeżeli kapłan odchodzi, jeśli nie postępuje zgodnie z Ewangelią, jeśli ja nie postępuję zgodnie z Ewangelią. Nie? To mi jakoś tak bardzo w nim uderza. I to, co tu już wybrzmiało w komentarzu, niech się Bóg tym zajmie, to było takie jego motto, nie? Cokolwiek robił w życiu, najdrobniejszą rzecz od razu zawierzał Bogu. Nie? Żeby to po prostu nie, jak będzie coś się działo, huk, huragan, burza, no to wiedział, że to jest dobrze, bo zawierzył sprawę Bogu. I tak jak tu mamy na tej okładce tej książki, którą bardzo jakoś tak do mnie przemawia, to dzieło Rembrandta, Burza na Jeziorze Galilejskim. I o tym zawsze mówił ksiądz Dolindo, żeby pamiętać, mówiąc o Kościele, że Kościół to Jezus. I jeżeli jest burza, a przeżywamy ją dzisiaj, chyba już naprawdę jest huragan taki, że fale są potężne i wydaje się, że za chwilę wszyscy utoniemy. A my wszyscy, jak ci apostołowie w tej łodzi, każdy ma swój pomysł, każdy wie, jak ocalić Kościół, recepty się mnożą, krytyki, ach, szarpiemy się. Zobaczcie sobie państwo na to płótno. W internecie to można gdzieś tam znaleźć, jak doskonale Rembrandt uchwycił, jak szarpią liny apostołowie, napinają mięśnie. Jeden o mało za burtę nie wyleciał, a Jezus śpi. Nie? I ksiądz Dolindo mówi, no ale czemu on śpi? Przecież doskonale wie, co się dzieje. Na pewno jest zmęczony, mówi, po całym dniu czynienia cudów i nauczania. Ale to jest sen mistyczny i myślę, że to właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami takiego snu mistycznego Jezusa w Kościele. Jezus czeka na poryw wiary, na to taki huk serca. Nie? Jezu, ratuj. To Jezu, no, ale zauważcie, doskonale też pamiętacie państwo tą scenę z Ewangelii, nie? Kiedy apostołowie z wyrzutem, no, mówią, jak to, my tu giniemy, a ty nic nie robisz. Ile razy, nie? Ile razy ja tak mówiłam? No przecież widzisz, że się wali, nie? Ile? Więc takie krzyki wydobywamy z swojego serca, a Jezus mówi, gani ich, mała jest wasza wiara. I ten akt zawierzenia i w kontekście Kościoła, drobnych wydarzeń w życiu ojca Dolindo i w życiu wielu, wielu ludzi, tego taka jest szokująca ta formuła w ogóle w tej modlitwie, kiedy Jezus mówi, nie ma potężniejszej modlitwy niż ta. Nie ma. Wszyscy zaraz mówią, no ale zaraz, a różaniec, eucharystia. Tak, to wszystko jest potęga. Ale chodzi o wiarę.
Aż mam pokusę, żeby zdradzać kolejne historie, ale no nie mogę, bo nie przeczytać tej drugiej części. Ale będzie tam historia jednej z takich bliskich córek duchowych księdza Dolindo. Historia kompletnie ukryta we wszystkich biografiach. Wszędzie. Nie ma tego. Nie powiem, o kogo chodzi, ale kobieta ta była sparaliżowana, leżała przez rok, opiekował się ją mąż niewierzący, który do kościoła, ona sobie życzyła i chciała, żeby ją zanosił do kościoła, wobec tego nie mogła chodzić, ubierać się, nic. Pewnego dnia z racji tego, że był komunistą, powiedział, nie, no koniec, basta, więcej nie wytrzymam, nie będę cię nosił do kościoła. I kobieta ta wydobyła z siebie potworny krzyk do Matki Bożej, Maryjo, ja chcę iść do kościoła, ratuj. I w ciągu kilku minut została uzdrowiona, wstała, ubrała się, poszła do kościoła. Takich cudów w życiu ja sama też doświadczam, ale i ludzie, którzy przychodzą, opowiadają na rekolekcjach z duchowością ojca Dolindo, chodzi o krzyk wiary, o to, że ja ufam Jezu, ufam Tobie. Nie? To jest jakby nierozłączne. Więc w kościele, jeśli rozmawiamy o kościele, to musi zadziałać. Bo jakby tak właściwie wydaje się, że wszyscy zachorowaliśmy na amnezję, że Kościół należy do Chrystusa. Nie? I cokolwiek by się działo, to On sobie z tym musi poradzić. On da radę. Tak, my bardzo lubimy wszystko dźwigać na swoich barkach, prawda? To my damy radę, a tam Jezus właśnie, a to Jezu, to się tym zajmie. Taki drugi punkt, który mnie tutaj bardzo uderzył, to jest to słowo do tych dusz, które mają charyzmat, które mają ten dar umiejętności mówienia o Panu Bogu, ewangelizowania, które mają ten dar modlitwy. Dary są przeróżne, prawda, w Kościele. Ale ojciec Dolindo mówi tak, już parafrazuję, to już moje jest, ale to bardzo ładnie się wpisuje w ojca Dolindo. Nic, co jest dane raz, nie jest dane raz na zawsze. Znaczy ten dar, który jest ci dany, to, że ty masz ten dar pięknego pisania, bo faktycznie piszesz, czyta się to wszystko, można pozazdrościć ci naprawdę tego daru pisania. To nie jest dar, i kiedyś sama mi powiedziałaś, że zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie z ciebie, tylko że to jest ci dane i twoim zadaniem jest opiekować się tym i mnożyć to. Jaka to jest potężna przestroga w ogóle dla wszystkich w Kościele, dla nas. Ile spektakularnych upadków zaliczyliśmy osób, które były zdolnymi kaznodziejami, nie wiem, rekolekcjonistami. Dzisiaj ich już nie ma w Kościele albo gdzieś tam zbaczają. Ta pokusa pychy, która była, no właśnie nie wiem, obca czy nie obca ojcu Dolindo. Ojciec Dolindo walczył całe życie z różnymi pokusami. To też trzeba od razu powiedzieć. To nie jest tak, że był, urodził się święty, koniec. Jego droga była bardzo wyboista i to będzie też widać w drugiej części książki. Człowieka, który się zmaga, kapłana, który walczy, który mówi, Jezu, nie odejdę z kościoła, nie pozwól mi. Kiedy go przesłuchują, nękają, opluwają, kłamstwa o nim mówią. Ale geniusz ojca Dolindo polega na świadomości własnej słabości. Nie, że ja teraz wyjdę do tłumów i będę na high topie i 300 tysięcy wejść na YouTubie będzie co chwilę i to już jest super i tak dalej będę płynął, tylko on był cichy, pokorny i miał świadomość, mówił, jestem kretynem. No on o sobie tak mówił, jestem nędznym nic, jestem robakiem. Słuchajcie, to są bardzo mocne określenia. I jak się czyta jego autobiografię, jak się wchodzi w to życie, no to ja akurat mam, nie wiem, widzę to jako też dar taki przeżywania tego. Nie wiem, dlaczego on jest i czemu ma służyć, ale bardzo mocno w sercu pracuje mi to poczucie nędzy ojca Dolindo. I sama się od tego jego uczę. Jak są sytuacje różne, trudne, kiedy ja uznam swoją słabość, że naprawdę to ja nic nie mogę, jestem ukochanym dzieckiem w oczach Boga, tak. Jestem perłą bezcenną w Jego oczach i każdy z was tu, bez wyjątku. Ale jestem wobec Niego taką nędzą, tak jak ksiądz Dolindo o sobie mówił. I wtedy Pan Bóg, słuchajcie, buduje na ludzkiej słabości i na nędzy. Nie zbuduje na pysze i na poczuciu wielkości. Chodzi o to, że ja tak czasem z nutą takiego, tak ściska mnie serce, kiedy patrzę na różne zjawiska, bo
bo podstawowe pytanie, które zadawał sobie też ojciec Dolindo, ile czasu, i to zadawał swoim córkom duchowym, zadawał kapłanom, którzy do niego przyjeżdżali. Ile czasu dzisiaj spędziłeś przed Najświętszym Sakramentem? Jeśli nie będziesz spijał serca Jezusa, to nikomu nic nie dasz. On mówił, był mistrzem, to był, tak mówią misjonarze Wincentego a Paulo, on tam przyjął święcenia kapłańskie w tym zgromadzeniu, potem go wyrzucili. Ale mówią, że to jest mistyk codzienności. U góry, a jednocześnie na dole, stąpał twardo po ziemi. I mówił tak, bo był geniuszem porównań. To tak jak matka, która karmi dziecko. Jeśli nie będzie miała mleka, jeśli się wcześniej nie odżywi, nie posili, to nie da dziecku nic. I tak jest z kapłanem. Tak jest też ze mną. Ja nie mogę nic z siebie, nic. Ja jeśli tu jestem, i to podkreślam wszędzie, to jestem jako grzesznik. I zawsze mówię, Jezu, buduj na mojej słabości. Jeśli kapłan, jeśli ja, jeśli ty, jeśli państwo nie będziecie się karmić Jezusem sakramentalnym, to była jego tajemnica. Nie? Zawsze mówił, cokolwiek się działo, szłem i siedziałem. Siedział czasem godzinę, dwie, nie 15 minut, nie? Nie wydzielał czasu, bo mówi, to jest najcenniejszy czas w ciągu dnia. Czasem ja i upadam, nie mam siły. Już naprawdę na tej drodze z ojcem Dolindo fajnie wyglądam, teraz mam marynarkę czerwoną, makijaż. Słuchajcie, to jest tylko warstwa, a to, co jest w środku i co się przeżywa na tej drodze, to jest piękno, ale to jest też krzyż, bardzo duży krzyż. I on jest piękny. I ojciec Dolindo uczy, i nie tylko mnie, ale wiele osób, kochać ten krzyż. Ale zaciskam zęby i mówię tak, dobrze, jak już trzeba tą drogą, i jak już chcę tą drogą iść, zostałam na nią zaproszona, to czasem nie potrafię, ale idę usiąść przed Najświętszy Sakrament i wszystko się zmienia. Słuchajcie, Pan Bóg tam tak pięknie działa, tylko trzeba mu dać czas. Nie, naprawdę nie kwadrans, tylko trzeba mu dać czas. Ojciec Dolindo mówi, usiądź i milcz. Niech Bóg na ciebie popatrzy, a ty popatrz na Niego. Niech On swój wzrok, słuchajcie, wszelkie powołania, jak zobaczymy Ewangelię, na Mateusza spojrzy. To spojrzenie porwało, nie? Więc daj Jezusowi popatrzeć na ciebie, na twoje serce. Daj się po prostu ukochać. I On to robił. Cały czas zanurzał się do tego stopnia, że potem aż go palił ogień w środku. Nie mógł. Są takie też notabene zbieżne, przepiękne myśli ze świętą Faustyną Kowalską. Rozpalał go Jezus. Taka piękna scena, też akurat wczoraj ją kończyłam, myślę, że mogę już się też podzielić. Kiedy dostaje zawieszenie, to było, on był czterokrotnie zawieszony w czynnościach kapłańskich, jak Państwo wiecie, 19 lat w sumie, 16 ciągiem, było kilkakrotnie zawieszany, nie wolno mu było spowiadać, głosić kazań. I to są wczesne jego lata kapłańskie, ma 30 kilka lat, kiedy przychodzi z kurii kolejne zawieszenie, kolejny zakaz głoszenia kazań. On już wtedy prowadzi najbliższe grono córek duchowych Gołębic, więc tam głosi katechezę, szkoła religii i tak dalej. I nagle ma zaplanowane, bo w Neapolu wówczas tłumy chodziły do kościołów tam, gdzie był. Nawracali się nawet mafiozi. To jest wszystko udokumentowane. Więc miał w ciągu jednego dnia rozpisanych po 8 kazań w różnych świątyniach. No i dostaje zakaz. I słuchajcie, taka scena, która mnie naprawdę rozwaliła wczoraj. Biegnie z tym zakazem do katedry, chce, szuka wikariusza, może porozmawiać. Pamiętam, jest 14 sierpnia, może Matka Boża pisze, uczyni cud, żebym mógł, bo na 15 miał rozpisanych mnóstwo kazań. Nie ma i nigdzie nie może znaleźć wikariusza. Pobiegł przed Najświętszy Sakrament, akurat było 40-godzinna adoracja obok napolitańskiego Duomo w takim niewielkim kościółku. Padł na twarz krzyżem, bo bardzo często modlił się krzyżem. Znaczy, chodzi o to, żeby się opustoszyć, uniżyć, żeby dać się napełnić z Panem Bogiem. I leży krzyżem, leży tak godzinę, wstaje i czuje przymus pójścia z powrotem do katedry. Siada w ławce i jest przekonany wewnętrznie, że spotka wikariusza. I teraz faktycznie siedzi tam kilka godzin. Wikariusz wchodzi do kościoła, ksiądz Dolindo do niego podbiega, prosi o rozmowę, na co wikariusz mówi tak, z tobą nie rozmawiam, nawet nie próbuj, musisz być posłuszny. I co robi ksiądz Dolindo? Zaczyna płakać, ale mówi, będę posłuszny. Wiecie, ja we mnie to pracuje, no przepraszam, ale będę posłuszny. Po czym wraca przed Najświętszy Sakrament, pada i mówi, dziękuję ci Jezu. I teraz co musiał tego dnia zrobić? Obiec sam te 8 kościołów,
wszystkim proboszczom zakomunikować, nie będę jutro głosił. Jakie to było dla niego upokorzenie, żeby iść i się tłumaczyć. Ja nie mogę, bo mi zakazali. Bo zobaczcie sobie, nie jesteśmy kapłanami, nie czujemy tego, ale jak wchodzę w to serce i on wszystkie te rzeczy, werdykty Kościoła przyjmował jako wolę Bożą, dlatego, że się Panu Bogu zawierzał i mówi, jestem w Twoich rękach. No i dalej, ale już nie będę dalej mówić, bo nie przeczytacie. Niech to będzie zajawka, takie zachęcenie do tego, żeby Państwo też za rok tutaj przyszli. Pan prezes już zaprasza, wydawnictwa już zaprasza. Może nawet w kwietniu, może nawet w kwietniu. A gdyby tobie zakazano pisać o księdzu Dolindo, to jest możliwe, bo znaczy nie mówię, że tak będzie, tak, żeby była jasność. Taka hipotetyczna sytuacja to jest próby. Możliwe, to nie jest hipotetyczna sytuacja. No już nie chciałem tak mówić, już ty powiesz, prawda? Chociaż bardziej pasuje mnie jakąś publicystyczną teorię postawić. Ale nie jest tajemnicą, że ten proces wyniesienia na ołtarze ojca Dolindo idzie jak po grudzie. W zasadzie teraz chyba jest w ogóle zatrzymany. Nie miał łatwo za życia, nie ma łatwo teraz. Również. Jest jedno słowo, które mi się z tym kojarzy, ale zanim do tego słowa, to chciałem ci zadać, tak hipotetycznie właśnie, bo to byłby cios dla ciebie, bo to jest tak naprawdę jedyna twoja działka teraz w Kościele, twojej aktywności. No pewnie są też inne, mniejsze, ale to jest taka najbardziej chyba też ważna dla ciebie. Znaczy tak, to jest pytanie trudne, ale wiesz... Jestem dziennikarzem, więc tak naprawdę pierwsze moje zadanie to jest głosić prawdę i mówić prawdę. I tego mi nikt nie może zakazać. Gdybym była księdzem, inna sytuacja. Ale podzielę się taką sytuacją, taką drobną rzeczą od dawna, od lat. W moim sercu takie było pragnienie założenia Fundacji Ojca Dolindo. I w Kościele usłyszałam nie. I poddałam się temu, może wracałam kilkakrotnie, nie, nie, nie. I spowiednik powiedział, bądź posłuszna temu nie, bo Pan Bóg ma w tym jakiś plan. I rzeczywiście był w tym plan. Gdybym założyła wcześniej, to być może nie wydarzyłyby się różne inne sytuacje. Więc tak to widzę. Jeśli chodzi, natomiast na pewno w kwestii posłuszeństwa, on podlegał, jeżeli chodzi o pismo, był posłuszny, bo na indeks wpisane dzieło w 40 roku, więc był bezgranicznie posłuszny. Jeśli nawet córki duchowe miały komuś podarować tom z komentarzami księdza Dolindo, to musiały pytać arcybiskupa czy kardynała Napolu o zgodę i on tego pilnował. Więc podlegał jakby zupełnie innej tutaj zasadzie. Natomiast bardzo mówi, że posłuszeństwo coś, co dzisiaj bardzo koleje, to było widać też w pandemii, cokolwiek byśmy nie myśleli, pamiętam z takim bólem serca, jeden z biskupów mi powiedział, co ja mam zrobić, nie chcą mnie słuchać, nie, to jest straszne, dlatego, że to jest posłuszeństwo i pokora, to są dwie rzeczy, na których Pan Bóg bardzo buduje i które są dowodem na to, że działa Pan Bóg w sercach ludzi, jak tego nie ma. I ojciec Dolindo dzisiaj z takim głosem mówi, bądź posłuszny Kościołowi tak jak ja, bo na jego ofierze Jezus buduje przepiękne rzeczy, te świadectwa nawróceń z ludźmi, którzy przystąpili do Chrztu Świętego. Z ateistów stali się chrześcijanami, których porwał ojciec Dolindo. Sama w Rzymie spotkałam dwóch młodych ludzi, którzy wstąpili do seminarium, bo przeczytali książkę, bo ich dotknął ojciec Dolindo. Więc to jest to świadectwo posłuszeństwa, pokory i uniżenia, które dzisiaj po prostu mega działa. Nie? A to, że proces idzie pod górkę, chociaż jest w tej chwili światło, tak? To, że arcybiskup nowy, ksiądz Batalia podpisał nowy dekret w kwietniu ubiegłego roku, w którym nominował parafia i diecezję jako tych tak zwanych promotorów procesu. Proces musi ruszyć od początku. Zbieramy świadectwa i to jest też wielki apel do serc waszych, do osób. Wiem, że ksiądz Dolindo działa, bo jakby w tej wstępnej fazie procesu cały czas jesteśmy na szczeblu diecezji. Musimy wykazać, że Pan Bóg się posługuje nim, że sługa Boży, rzeczywiście przez niego dzieją się różne łaski są i cuda. No i dlatego czekamy i Apol, muszę Państwu powiedzieć, bardzo liczy na Polskę, bo tam jest duża świadomość w Neapolu, w Kościele, że ksiądz Dolindo wybrał Polskę. To już mówią to bardzo konkretnie. I że przez
Polskę ruszył proces beatyfikacyjny. To już też mogę bardzo tak prosto powiedzieć. I czekają na nasze świadectwa. A jest tego naprawdę dużo, więc apel taki do serc waszych, żebyście wzięli też udział w tym procesie. Nie? To będzie wkład Polski potężny dla całego Kościoła, bo po to myślę, Pan Bóg chce i jak popatrzeć na przebieg procesów, to jest to tak fenomenalna rzecz, nie tylko praca ludzi w kongregacjach na szczeblu takim prawniczym, teologicznym, ale to jest potężna współpraca Pana Boga z ludźmi, bo jest taki moment w procesie, kiedy wszystko się zatrzymuje i nie ruszy, dopóki Pan Bóg nie powie swojego tak, przez cud. Jak tego nie ma, to nie ma, więc to widać, że będzie też w nowej książce scena taka, zobaczcie Państwo, że Pan Bóg chce tego procesu. Co się wydarzyło? Ksiądz Dolindo, co zrobił po śmierci? To jest naprawdę mocne i wstrząsające świadectwo jednego z konsultorów Kongregacji do Spraw Świętych. Także już tak już zajawiam. Rozpaliłaś naszą ciekawość. To słowo, słuchajcie, które też wpisuje się i w ten komentarz, i w dzisiejszą Ewangelię, ale także w pierwsze czytanie, bo nie wiem, czy Państwo sobie przypominają pierwsze czytanie dzisiaj. Jest taka historia, że Pan zstąpił z obłoku i mówił z Mojżeszem, wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. Ludzie zaczęli po prostu prorokować. Były uniesienia prorockie, nie? Są opisane. Potem się jednak nie powtórzyły. To są a propos tych darów. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. I na nich zstąpił duch, bo należeli do wezwanych. Czyli zostało tylko dwóch. Nie przyszli do namiotu. No i rozwiązuje się taka dyskusja między Jozuem a Mojżeszem. Jozue ma pretensje. Pyta Mojżesza, o co chodzi? Dlaczego oni? Pojawia się właśnie zazdrość. Pojawia się zazdrość, która dzisiaj w Kościele jest obecna bardzo mocno. To też widać po tych już różnych YouTube'owych komentarzach, nie wiem, odpowiedź na coś tam. W ogóle zauważyłem, że jest taka tendencja, chcesz zrobić karierę w YouTubie, to zrób taki, przepraszam teraz, że użyję nazwisk, ale to w kontekście, zrób taki filmik pod tytułem Nie zgadzam się z ojcem Szustakiem. Ojciec Szustak, znaczy to nazwisko w algorytmach, wywinduje zaraz ten komentarz, bez względu na to, czy zgadzamy z ojcem, czy nie. Ale chodzi o taki sposób marketingowy, jak zaistnieć w internecie. Użyj jakiegoś nazwiska, jakiegoś znanego kaznodziei internetowego i już masz załatwione, ludzie będą klikać, bo się albo zgadzają. Jedziemy skrajnościami, nie? Albo ta skrajność, albo ta skrajność. A ojciec Dolindo zachęca do tego nielubianego dzisiaj symetryzmu, do tego zdrowego rozsądku, idź środkiem. Idź środkiem. I teraz ta zazdrość, która jest z jednej strony i w tym pierwszym czytaniu, i w Ewangelii także, bo przecież Jan mówi to z zazdrością do Jezusa. Oni prorokują, na pewno mieli jeszcze jakieś sukcesy tam na koncie. Tą zazdrość na swojej skórze niestety odczuł także ojciec Dolindo. Jednym z głównych zarzutów co do komentarzy do Pisma Świętego Ojca Dolindo wpisanych na indeks było to, że są zbyt proste. Że zbyt łatwo i trafiają, one trafiały do serc. On był takim, powiedziałabym, rewolucjonistą, bo wiesz, jak powstawały komentarze. Ojciec Dolindo pisał, po czym zbierał grono swoich najbliższych gołębic, siadał z nimi. Mamy 1918 rok, słuchajcie, to jest skandal, że kobiety siadały z nim przy stole, słuchały. Pytał się, rozumiecie? Tak, nie, a czego? Chodziło o to, żeby tłumaczył to jasno. Jezus mówił w prostych przypowieściach, Ewangelię trzeba podać w prostym języku, a nie ujmując oczywiście nauce, teologii i wszystkim tym. Wielkiej teologii. Tak, więc zazdrościli mu tego, że miał dar. Zazdrościli mu jego relacji z Chrystusem. To był człowiek, który był tak pokorny. Jak Państwo macie okazję posłuchać, bo został nagrany w ubiegłym roku koncert muzyki Msze Święte Ojca Dolindo. Przyznam się, że całą godzinę płakałam w katedrze tutaj w Warszawie, bo miałam przed oczami, przemykały mi wszystkie sceny z życia księdza Dolindo. Te wszystkie przesłuchania, zdrady, poniewierka. I czułam pokój, nie? Taki potężny pokój, który się z niego wylewał. Tego mu zazdrościli, że uderzali, a on nic. On był niewzruszony, bo on miał, to było jego tajemnica, cały czas do tego wracam, Jezus sakramentalny. I
Wiesz, jak się spróbuje, ja się do tego dopiero uczę. Rzeczywiście nic cię nie interesuje. Dookoła lecą pioruny, uderzają w ciebie. Prosto, ksiądz Tolindo mówił, patrz prosto w punkt, bo jak popatrzysz na boki, to spadniesz z liny, jak linoskoczek. I to była jego potężna tajemnica, której mu wszyscy zazdrościli daru prorokowania. Miał dużo różnych innych darów. Dar głoszenia kazań, te tłumy, które się cisnęły do świątyń na polu. Jego kapłaństwo było w sposób heroiczny przeżyte. Heroiczny. I do dzisiaj niestety żyją osoby, które tą zazdrość w sercu noszą. Stąd jest tak wiele przeszkód, ale Pan Bóg prowadzi do przodu, widać ewidentnie. I powiem jeszcze tylko, wracając jeszcze do poprzedniej kwestii, że w Watykanie usłyszałam taką, jak opowiadałam tyle razy, dzieliłam się, że tu przeszkoda, tam przeszkoda, tu nie można, tam nie można. I kardynał Krajewski tak słuchał pewnego razu i mówi tak, ale cudowne rzeczy pani opowiada. Ja mówię, jak to, księże kardynał, ja tutaj już cierpię, ale cudownie. No bo przecież niech pani zrozumie, to jest dowód na jego świętość. Tak było z Faustyną, tak było z ojcem Pio. Same kłody pod nogi, dzienniczek na indeksie, ojca Pio, córki duchowe ojca Pio zeznawały, że z nim współżyły. Słuchajcie, były takie osoby, które były przekupione. A wszystko potoczyło się według woli Bożej. Wszystko, co Pan Bóg dopuszcza, jest dla nas dobre. I tego uczy ksiądz Dolindo. Nawet on mówił o ludziach, którzy byli, którym mu zazdrościli. Są konkretnie imiona i nazwiska bardzo wysoko postawionych ludzi w Kościele. Dlatego to jest dzisiaj trudny temat dotknąć Dolindo. Nie wiecie, jak się jest w niektórych miejscach, to hasło Dolindo Ruotolo powoduje paraliż. Naprawdę. Ale i straciłam wątek. A tak bywa, ja to znam, bo to jest, mówisz i spada. To po COVID-zie ja mam tak na przykład. No ja też mam po COVID-zie, tak właśnie, to jest efekt COVID-u. A propos właśnie, to wszystko, co się dzieje, jest wolą Bożą. Nie, nawet COVID, słuchajcie, jak Pan Bóg dopuścił, to jest to po coś. Mówił, wróć właśnie, o ludziach, którzy mu zazdrościli. To są moi najwięksi dobroczyńcy. Pamiętajcie, że kto was oczerni, opluje, obrazi się, uczyni wam krzywdę, to jest wasz najlepszy przyjaciel. Dlatego, że na takiej osobie ćwiczę miłość, nie? Dlatego, że ją teraz, cała walka, ja mówię teraz o sobie, iść przed Najświętszy Sakrament, na Eucharystię, oddać to, nie? W modlitwie, miłość potężną, na tą, jeszcze się za tą osobę modlić, nie? Słuchajcie, i potem jest wolność w sercu tak potężna, że mogą was walić piorunami i nic. I on to... Tego dzisiaj, tego też jest świadkiem. Panie prezesie, ile mamy czasu? Chyba powinniśmy kończyć, bo to... Jeszcze można, tak? Chwilkę, dobrze. Chciałem teraz zapytać o ten trudny teren właśnie, a propos Jezu, ratuj. No. Trudny teren ewangelizacji. Aha, dobrze. Dlatego, że tutaj w tym komentarzu ojciec Dolindo mówi właśnie o tym, że naprawdę nie jest sztuką, tak? Patrzeć, jak ziarno wzrasta. Sztuką jest siać, zwłaszcza w trudnym terenie, na przykład na betonie. Katecheza w szkole, to kiedyś taki biskup powiedział, chyba biskup Edward Dajczyk, że to jest sianie na betonie. Coś w tym jest, nie? Ale jakby z całym szacunkiem jakby do tego, co jest w Kościele, nie sztuka jest mówić, choć też trzeba oczywiście, o Bogu ludziom, którzy już Go znają. Trzeba oczywiście to wzmacniać. Trzeba cały czas pracować nad relacją, rzecz jasna. Dużą sztuką jest mówić, a nawet nie mówić, tylko świadczyć swoim życiem wśród osób, które nie chcą tego Pana Boga, nie chcą Kościoła. I ojciec Dolindo wtedy bardzo dobrze to rozumiał. Miał taki, jako młody kapłan, dwie rzeczy robił i przełamywał siebie. Pierwsze co, wychodził do prostytutek na ulicach Neapolu, w zaułkach. To nie było łatwe, ale wiedział, że do nich szedł też Jezus. Próbował, podejmował rozmowę, a jeżeli nie było to możliwe, to zatrzymywał się i w sercu jakby poznawał, wiecie, to był mistyk, więc to było zupełnie o innym poziomie mówimy, ale pozwalał Jezusowi ze swojego serca mówić do, nigdy też nie używał słowa prostytutka, tylko mówił owieczki, które zbłądziły, nie, tak ładnie.
chodził do szpitali, gdzie był taki specjalny szpital w Neapolu, gdzie właśnie te kobiety na różne choroby zapadały, więc gdzie były leczone. I on tam szedł specjalnie, żeby razem z nimi być, żeby wiele się nawracało, wiele spowiadało się u niego. Więc to był pierwszy teren, a drugi też przełamywał się w taki bardzo prosty sposób. Nazywało się to apostolat parasola, to może już też pamiętacie Państwo z książek poprzednich. Chodził po Neapolu z parasolem, kiedy padał deszcz, podchodził, pod rękę brał przypadkowych przechodniów i zaczął opowiadać, nawiązywał rozmowy. Wiecie, taki bardzo prosty sposób aniołeczku, nie? Więc jak się ktoś do was, zwrócił się ktoś do was, aniołeczku, nie? Aniołeczki, jak się tak powie, jeszcze co ksiądz powie do osoby starszej, no to otwiera się totalnie serce, nie? No, był genialny też pod tym względem psycholog. Więc szedł, to jest to, co dzisiaj mówi też papież Franciszek, żeby Kościół musi wyjść poza z peryferię. Musi być takim miejscem opatrywania ran i to robił też ojciec Dolindo. Tam, gdzie trudno, tam szedł Chrystus. Nie? To jest to z celnikami, z prostytutkami jadł skandalista jeden. Skandalista, to jest dobre określenie. No to jest dobry tytuł na książkę. Dolindo skandalista. Od razu by się sprzedało. Naprawdę, gwarantuję ci to. Albo na YouTubie taki zrobić filmik, wiesz. Dolindo skandalista. Dlaczego się z nim nie zgadzam? Od razu, momentalnie rozumiesz, że będziesz miała miliony wyświetleń. Do której w ogóle jest to spotkanie, panie prezesie? Bo ja... Do 13, bardzo dobrze. To jeszcze możemy tutaj parę słów na temat samego aktu zawierzenia, ponieważ nigdy dość, no na pewno Państwo znają, myślę, że nawet Państwo pewnie czytali go i codziennie go powtarzają. Ty się często spotykasz z takimi opiniami, czy z takimi też prośbami, czy pytaniami. Pani Joasiu, nie działa. Strasznie mi się to podoba w ogóle. Pani Joasiu, nie działa. Bardzo często. Pani Joasiu, nie działa. No właśnie, co zrobić, żeby działało? Wiecie, jak odpowiadam brutalnie, bo się źle modlisz. Czyli Ewangelią. No, niestety. Ale mi dobra nowina, wiesz? Nie działa, bo nie otwierasz serca, bo nie pozwalasz, bo mówisz, Jezu, ty się tym zajmij, po czym robisz po swojemu. No i to jest ten problem. Czasem się też śmieją, ostatnio mi córka mówi, mamo, wiesz, jest taki facet, który się prześmiewa z różnych katolskich rzeczy na YouTubie, no i on tam mówi, tam się dwóch takich ponoć, nie wiem o co chodzi, ale dwóch tam między sobą, jeden do drugiego mówi, ty słuchaj, zepsuł mi się samochód, ale ja mam na to receptę, powiem ci co, siadam sobie po telu, mówię, Jezu, ty się tym zajmij, naprawione. Więc słuchajcie, w ogóle nie o to chodzi, nie? Chociaż są takie przypadki, że pan, ksiądz Dolindo mówił, że Jezusa, Boga, do wszystkiego, nawet do samochodu wzywał, to znaczy mówił tak, żył tym zdaniem z Pisma Świętego, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wszystko, co jest naokoło, należy do Boga. Tu nic nie ma mojego, naszego, nie? I w akcie zawierzenia, oprócz tego ryku z serca, o którym mówiłam, czyli tego porywu wiary, chodzi też o miłość do woli Bożej. Że jak tak już powiem, to teraz otwieram moje serce, to jest takie też zdanie bardzo, które mnie przejmuje z dzienniczka siostry Faustyny, najbardziej bolą mnie grzechy nieufności. Spróbujcie za to przepraszać przed komunią, nie? Czy w czasie mszy świętej. Jezu, przepraszam, że ci nie ufam. Wiecie, jak się zacznie serce zmieniać? I też druga rzecz, bo tam się tak przypomniała, żeby dziękować za odkupienie. Jezu, dziękuję ci za odkupienie. Tego nikt nie robi, też Pan Jezus mówił do siostry Giuseppiny, jednej z córek duchowych, tych księdza Dolindo, nikt mi nie dziękuje za zbawienie. Nie, to, no ale wracając, chodzi o miłość do woli Bożej, że jak już tak powiem i zdecyduję się na Boże działanie, to oczywiście nie siadam w fotelu, tylko działam razem, nie Jezus i ja, tylko wsłuchuję się w to, Pan Bóg mówi przez różne sytuacje, przez ludzi, tylko często popełniamy, ja też popełniam ten sam błąd. Mam problem i teraz idę do psiułki, nie? Albo dzwonię do mamy, pytam męża. Nie, to wszystko jest dobrze, to wszystko jest fajne i ważne. Natomiast jak masz problem, zapytaj Boga najpierw. Ja się tego też uczę, pytam. Idę przed Najświętszy Sakrament i mówię, słuchaj, jest tak i tak. I co teraz? I czekam i Pan Bóg odpowie przez osobę, która nie zna twojego problemu w ogóle. I nagle do ciebie powie, słuchaj, i ja takich sytuacji mam z napęczki prawie każdego dnia. Druga rzecz jest, ojciec Dolindo mówi, jak już powiesz tak, wsłuchaj też swojego spowiednika. To jest dobrze mieć stałego kierownika duchowego. Bardzo dobrze, bo Pan Bóg, on będzie znał twoją historię, twoje życie, brudy i wszystko.
Nie trzeba się stresować za każdym razem, że teraz co mi powie ten, a co mi powie tamten. Ja sobie ten stres zdjęłam z siebie. Jeden jest, który wie, co ze mnie za gagatek. I mam taki pokój, że przez niego Pan Bóg do mnie mówi i wolę Bożą wyraża, nie? I to jest cały czas miłość do woli Bożej. Jak ojciec Dolin to w prostych rzeczach, nawet jak nie miał sutanny, bo miał podartą, a kazali mu się ubrać porządnie, to mówił: Jezu, oddaję Ci nawet tą taką drobną rzecz, sutannę. I następnego dnia jeden z, to akurat się dzieje rzecz w Rossano na południu w Kalabrii, jeden z kapłanów z katedry przyniósł świeżą sutannę i mówi: Dolindo, tak pomyślałem, że Ci dam, bo mam za dużo. No, drobna rzecz, nie dzielił się tym. I tak Pan Bóg działa i tak też przez ten akt zawierzenia. Ale uwaga, i tam jest ten moment, który jak ludzie mówią, nie działa, to potem jeszcze przychodzą i mówi: nie, to jest za skomplikowane, ja w to nie wchodzę, boją się. Bo Pan Jezus mówi w akcie zawierzenia tak, że będą sytuacje ciężkie, że być może poprowadzę cię nie tą drogą, którą chcesz. Nie, to jest taki moment, ja mówię, że trzeba zamknąć oczy. Bóg wie, co jest za zakrętem, ja nie wiem. On widzi z lotu ptaka, a ja nie widzę. I teraz spróbujcie sobie, nie? Jadąc samochodem, na GPS-a jedziemy. Ja też czasem myślę, no to Pan Jezus jak taki GPS prowadzi mnie. Czasem okrężną drogą, ale może tak miało być. Miałam tędy iść, miałam się poturbować, miałam upaść 100 razy, postresować się, ale wtedy ćwiczę się w tym powtarzaniu: Jezu, ty się tym zajmij. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką usłyszałam. W 2015 roku, jak po raz pierwszy pojechałam do Neapolu, spotkałam się z siostrą, która prowadziła archiwum wtedy. Tego archiwum już w Neapolu nie ma. I pamiętam, szłyśmy ulicą, padał deszcz. Ja byłam po kilku dniach słuchania historii, która mnie ewidentnie przerastała. Mówię: Boże, co to w ogóle jest? I ta siostra mnie zatrzymała, złapała za rękę i mówi tak: słuchaj, Joanna, będzie taki moment, kiedy będziesz chciała tym wszystkim rzucić. Było już 100. Mówi: tylko wtedy zamknij oczy, ja Cię bardzo o to proszę, i powtarzaj: Jezu, Ty się tym zajmij. I powtarzaj tak, i mów tak cały czas: Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. I wyjdziesz, zobaczysz światło. I to dokładnie o to chodzi w tym akcie zawierzenia. Nie, ja tu też dużo takich historii w tej książce Jezu ratuj jest. Myśmy przeżywali w domu, i w moim małżeństwie, i w naszej rodzinie. Historię, jeśli mamy czas, to jeszcze opowiem krótką. Słuchajcie, kiedy wychodziła książka pierwsza, Jezu, ty się tym zajmij, mój najdroższy wujek, brat mojej mamy, zachorował nagle, 50-kilkuletni człowiek, na glejaka. I glejak rozprzestrzeniał się z prędkością naprawdę światła, po tym jego mózgu tracił przytomność, wszystko. Trafił na chemioterapię. Pamiętam, po kilku tygodniach trzeba było go przewieźć do domu, więc u cioci przygotowaliśmy łóżko, wszystko było super, tylko że dzień przed przywiezieniem wujka do domu ciocia dostała wylewu. No i był problem. Myśmy kompletnie nie byli gotowi, nie wiadomo było, gdzie znaleźć przynajmniej na kilka nocy dla wujka miejsce. Więc z moim małżonkiem wsiedliśmy w samochód, była niedziela rano, zaczęliśmy jeździć od hospicjum do hospicjum, od szpitala do szpitala. Tu, tam, denerwowaliśmy się, mamy charaktery, tak? Więc żeśmy się naszarpali, a to, a tamto, męczyliśmy się. Podjechaliśmy pod dom bez rezultatu, była 21, pamiętam. Mój mąż zgasił silnik i mówi do mnie tak: ty, specjalistka od Dolindo, a czegoś toś nie zrobili. Jesteś, ja mówię, właśnie. I 3-4 huknęliśmy: Jezu, ty się tym zajmij. Weszliśmy do domu, zaczęłam robić herbatę, kanapki. Mój mąż siadł do stołu, otwarł telefon i zaczął jeździć po kontaktach. I w pewnym momencie słyszę krzyk i on do mnie mówi: ty, dzwonimy do księdza Stanisława. I teraz zobaczcie Państwo, przyznam się, jak ja walczyłam. Powiedziałam: Jezu, ty się tym zajmij, ale na to mówię: coś ty, księdza Stanisława chyba oszalałeś, a co on nam może pomóc? Co powiedziałaś przed chwilą? Jezu, ty się tym zajmij i daj mi zadzwonić. Ja mówię: to zadzwoni, ja nie dzwonię. Mąż zadzwonił do księdza Stanisława i mówi, przedstawia historię i pyta, czy może nam ksiądz pomóc. Po drugiej stronie słuchawki słyszy: mogę. Ksiądz podał numer telefonu, nazwisko. Mój mąż odkłada słuchawkę i mówi dalej. To dzwonimy, mieszkamy w Katowicach, do Senior Residence. To jest taki dom dla osób z demencją, starczą, prowadzony przez ewangelików, ale taka przystań dla takich osób. Ja do mojego męża uparcie: nie dzwonimy,
bo tam na pewno nie będzie miejsca, tam się czeka latami. Po drugie, drogo jak w Hiltonie. Po trzecie, tam są ludzie z demencją starszą, a nie z rakiem. Mój mąż zdecydowanie użył autorytetu małżeńskiego i powiedział, dzwonimy i teraz zrobisz to ty. Więc zmuszona, zaciśniętymi zębami, dzwonię do pani dyrektor, która ma następnego dnia wyjechać gdzieś do Niemiec i przedstawiam problem, a ona do mnie mówi tak, wujka proszę przywieźć jutro, dzisiaj zmarł nam pacjent, jest wolne miejsce. Ja mówię, ale nas nie stać. A pani mówi, to nie jest ważne, najważniejszy jest człowiek, a reszta potem. Znalazły się na koncie mojego wujka i cioci pieniądze, dokładnie ta kwota, którą mieli odłożoną na sanatorium. Mój wujek spędził w tym miejscu miesiąc tylko życia, ale poruszaliśmy się tam codziennie, byliśmy u niego wśród aniołów, personelu, który tych ludzi, ja się od tych ludzi uczyłam miłości. Mój wujek był przeszczęśliwy, bo w ośrodku dla ewangelików zbudowano kaplicę dla katolików, więc mógł codziennie przyjmować komunię i umierał tak, jak tego pragnął, w rytmie koronki miłosierdzia Bożego. I my bardzo często, niby prosta historia, ale my bardzo często mąż do niej wraca i mówi, zobacz, czy ty pamiętasz, myśmy byli pod ścianą. Gdybyśmy powiedzieli to na początku dnia, jak ojciec Dolindo zawsze mówi, każdą rzecz zawierzałem Bożej opatrzności, to byśmy nie najeździli się, nie denerwowali się. Zobaczcie, jak Pan Bóg wkłada, on tak mówi, mówią Napolitańczycy, metti ci la mano tua, czyli włóż do tego swoją rękę. Bóg dotyka serca, ludzkich serc, otwiera drogi, drzwi, które są czasem pozamykane. Ja tylko tak żyję od 8 lat. Nie? Gdyby ja bym do wielu miejsc w ogóle czasem jestem na korytarzach różnych kongregacji, mówię, co ja tu robię? Czasem mnie pytają, no ale czemu ty się tym zajmujesz? Ja mówię, nie wiem, no otwierają się drzwi, to wchodzę. Ale to tylko na zasadzie zawierzenia. Jeśli chcesz, żebym tu była, tam była, cokolwiek chcesz, daje ci jako narzędzie. I to było życie księdza Dolindo. Przy czym o ile cierpiał potwornie przez 88 lat, po ludzku można powiedzieć, że życie było przegrane, to on był szczęśliwy. On był szczęśliwy, bo on był zanurzony w potężnej miłości. A Jezus do niego przychodził i mówił, do nikogo tak nie mówiłem jak do ciebie. Wybrałem ciebie, twoje kapłaństwo. Joanna Bąkiewicz-Brodzik.